Hej, witam was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie z tej strony Kosmo i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku Emory. Jak widzicie, dzisiaj przenieśliśmy się do domu Alana, ponieważ uznałem, że po tym dosyć ciekawym niewypale na weselu, to jednak oni będą chcieli odłożyć ślub trochę na troszeczkę późniejszy czas, ale już mogliby się razem zamieszkać, ponieważ no Emora miała dość poważną stratę po tym całym weselu i myślę, że chciałaby jednak mieć kogoś obok siebie, także są tutaj. Ja tutaj troszeczkę ten dom pozmieniałem, ale jak widzieliście w przedostatnim odcinku, to on też wyglądał zupełnie inaczej. Ja tak tutaj zrobiłem wszystko na szybko, żeby było bardziej w moim stylu, bo nadal jest plan, żebyśmy dom zmienili, a nie zostawali w tym. Więc na razie nie będziemy się tym zajmować, na razie domem, na razie zajmiemy się nimi. I ja się tutaj najpierw zajmę Alanem, bo on stał pierwszy. Oni oczywiście są wszyscy smutni, niestety, także ja się tutaj szybko nimi zajmę w tym czasie i zarazem opowiem, jaki plan właśnie zrobiłem, o czym myślę, co zrobić, żeby się wszystko udało następnym razem i w ogóle. Dobra, także Malutka też jest strasznie smutna, no bo wiadomo, zmarł jej dziadek i tak dalej, ale ona niech też się tutaj ogarnie powoli, albo nie, niech najpierw zje, to niech się tam z Adrianem nie mijają póki co, bo obydwoje nie mają zbyt dobrych humorów i dopiero potem tak to zróbmy. I opowiem wam, o co chodzi, co dzisiaj chciałbym zrobić. A więc plan jest taki, że tak naprawdę mama Emory po tym wszystkim, co wydarzyło się właśnie z jej ojcem, zaczęła się po prostu trochę bać o swoje życie, bo wiecie, czym starszy jest wampir, to najprawdopodobniej, nie wiem, może w Simsach ma jakąś niższą odporność na słońce czy coś i przestraszyła się po prostu i mam wrażenie, i Emora właśnie dostała tego wrażenia, że to jest właśnie ten czas, że możemy przekonać, tam Adrian oczywiście się kąpie, Adrian, Alan, że możemy przekonać mamę Emory na to, żeby przemieniła się w człowieka, w sensie podać jej ten cały eliksir, więc będziemy starać się go zrobić, będziemy musieli kupić sobie, w sensie zasadzić te całe owoce wszystkie, które mam nadzieję są w wyposażeniu. Jest, mamy tutaj tojad, więc niech on sobie tu jest, czosnku mamy dużo, mamy tojadu dużo i co tam jeszcze było potrzebne, ale na wszelki wypadek też to posadzę tutaj. Tak na wszelki wypadek, na szybko. I co nam jeszcze było tam potrzebne? Jeszcze nie wiem, sprawdzimy to. I będziemy próbować się właśnie przekonać i przy okazji będziemy przekonać, żeby przeprowadziła się tutaj do nas. Zrobimy jej taką mini sypialnię strasznie szybko, jeszcze tutaj nic nie ma. Jeżeli będzie chciała się w ogóle przeprowadzić do nas, to zaprosimy ją tutaj i zrobimy jakąś tam spersonalizowaną sypialnię i jeszcze będziemy starać się przywrócić jej ojca właśnie Emory z Ambrozą i też go przemienić w człowieka. Chociaż tak jak mówiłem, nie mam pojęcia, czy to się uda. Na razie będziemy się starać tutaj przeprowadzić mamę Emory, żeby sobie mieszkała z nimi w tym na razie. I tak właśnie jak mówiłem, ten domek jest nieskończony kompletnie i raczej mam nadzieję, że nie będziemy w nim mieszkać, więc nie chcę go na razie kończyć do tego czasu. Co tu się dzieje? Co ci nie pasuje? Nie możesz dojść do lodówki? Proszę, podejść tutaj. Co jest nie tak? I wszystko działa nagle, dobra. Aha, bo nie było już tego makaronu. Dobra, to zjedz sobie to na razie. Także Emora nam już też wstaje właśnie. Chyba już wstaje, zaznaczyłem nawet, nieważne. Dobrze, także teraz ona się zajmie sobą i będzie próbowała się brać do swojej matki, bo tutaj mają wolne, ale raczej zostawimy tutaj Alana i Mię samych w domu, bo myślę, że Emora musi sama porozmawiać ze swoją matką o tym, jakie są tego wszystkiego konsekwencje. Nie idźcie wypłakiwać, dziewczyno. Idź sobie zjedz. No, wiem, że to jest dla niej tragedia, dlatego ona wie, że aby mieć rodziców, bo nadal, nawet jeśli, można powiedzieć, zmuszali ją do bycia tym wampirem i urodziła się w takiej, a nie innej rodzinie, to nadal kocha swoich rodziców, bo zawsze się kocha swoich rodziców. I ona ma nadal nadzieję, że jej mama zmieni zdanie, i bo wiecie, tylko krowa nie zmienia poglądów, tak? I teraz jak zobaczyła tą śmierć, to może trochę, nie wiem, przestraszyła się, w sensie śmierć ojca, to się przestraszyła i da radę się przekonać do właśnie tego, więc miejmy nadzieję, że nam się uda, oby. Dobrze, także teraz niech oni tutaj sobie szybko zjedzą, ja jeszcze tutaj po nich posprzątam na szybciora. I Alan w ogóle powinien się przygotować do pracy, bo on chyba nie ma wszystkiego do pracy. Nie ma 8 poziomu logiki, także idź ty chłopie sobie tutaj, obserwuj niebo, żadnego starania się o dziecko na razie. Tak jak widzicie, Alanowi jeszcze już minęła żałoba. Ale postaramy się o dziecko w przyszłych odcinkach, mam nadzieję. Bo chciałbym już właśnie małe dziecko ostatnio, bo jakoś ostatnio nie było, także fajnie było, jakby już było Emory, chociaż mnie też zmuszacie u nas letniej mamy, zobaczymy jeszcze, bo to jest mniej więcej taka sama linia czasowa w tych seriach i tu jest właśnie w tym problem.
A Emora sobie zajada i będziemy zobaczę w ogóle, czy teraz jak ona nie jest wampirem, to czy będzie mogła wyprodukować ten drink cały. I zobaczyć, co tam jest do niego potrzebne. Nie pamiętam, który to był. Płonąca z herbata ostra, musiąca. Nie. Ostateczne lekarstwo na wampiryzm. Owoc plazmowy, aha. Dobra, czy ja to mam tutaj gdzieś? Będzie trzeba to zasadzić. Chyba, że to się da kupić jako pakiet plazmy w komputerze. Dobra, specjalnie tutaj postawiłem komputer. Więc postaram się to tutaj zrobić. Sekrety wampirów, kupy nasiona owoców plazmowych i nasionko, miejmy nadzieję, że po prostu będzie jako owoc plazmowy, więc kupię ich, nie wiem, z 8, bo i tak mamy dużo pieniędzy po tym, jak Amora sprzedała swoje rzeczy z mieszkania, więc ze zbyt dużego, że tak powiem, ubytku w budżecie nam to nie zrobi, więc teraz to musimy rozpakować i zobaczymy, czy uda nam się zrobić ten cały koktajl. Bo jeżeli uda nam się, to tak. Widzicie, to są te właśnie owocki. I dobra, mamy 10 tego wszystkiego. Więc przyrządź drinka, przygotuj drinka. Jaki to jest koktajl? Powiedzcie mi, gdzie on jest. Zgubiłem go. O, jest. Ostateczne lekarstwo na wampiryzm. To też troszeczkę z 10 obiektów. Aha, jakiś etap osiągnęliśmy naszej tej. Boże, jaką ona ma satysfakcję, kurde. Kunstoszki tej całej, tej nowej aspiracji po tym, jak przemieniła się już w człowieka. Także, jak widzicie, możemy to zrobić. Także będziemy starać się teraz pójść tam właśnie do domu rodzinnego Emory i przekonać się jej matkę właśnie do tego czynu. I miejmy nadzieję, że się zgodzi. Oby to się nam wszystko udało tutaj. No, tutaj coś nie wychodzi, kobieto. Ale trudno, w ogóle dużo z was jest pięknie. Dobra, także ona niech sobie to ma jakąś jakość w ogóle. Jakoś normalna, ha, czyli to się nie może zepsuć. I mogę sprzedać za 4500, proszę. I teraz ona się przybierze i chyba będziemy próbować po prostu pojechać do jej mamy. Tylko tu nie ma żadnego. Dobra, przebierz się w to, powiedzmy, że jest lato. I tak dalej. Także ja teraz skaczę właśnie do mamy Emory i zobaczymy, czy uda nam się przekonać do mieszkania u nas. To jest pierwsza rzecz. I czy uda nam się przekonać do wypicia tego koktajlu, czy na wystarczająco, że tak powiem, się przestraszyła tego, co może się stać, gdy po prostu jest wampirem na słońcu i że to zaczyna jakoś mi działać. Nie wiem, może jakieś tam przemiany w organizmie wampirów się dzieją. I można to wziąć pod taką uwagę, że wampiry po prostu się zmieniają w środku. Tak jak po prostu ludzie się zmieniają co jakiś czas, to taki organizm wampirów się mogą zmienić i może jest jakaś zaraza, nie wiadomo. I chcę po prostu. Emora tutaj ma dobre intencje i chce uchronić swoją matkę, więc idziemy tam i postaramy się ją przekonać. Także. No, będzie trzeba się trochę napocić, bo tutaj ona nawet z matką, jak widzicie, miała lepsze dużo z ojcem te relacje, a z matką, gdzie ona jest w ogóle? Czy ona żyje? Jest tutaj, także no są średnie, także zobaczymy, co nam się uda. Ona jest nieprzystępna, samotniczka i zła, ale jest działaczką charytatywną, więc widzicie, jakaś jest w niej dobroć, po prostu jako działaczka charytatywna. Także idziemy tam i widzimy się za chwilkę. Okej, jesteśmy już tutaj w rezydencji Mazuro, czyli rezydencji rodziców Emory, znaczy się teraz to już matki, więc zobaczmy, gdzie ona jest tak w ogóle, bo tutaj jest w sumie ten domik jest taki napaćkany, że trudno ją gdziekolwiek tutaj złapać, więc gdzie ty jesteś, mamo? Najwidoczniej jesteś gdzieś, bo wpuściłaś Emorę do środka. Więc, o, tutaj w ogóle piętra Emory. Tak kiedyś wyglądało jej dom, tak to wyglądało. O, jest i ona, wchodzi do trumny. Wygląda całkiem nieciekawie, więc ja zrobię szybki myk, czyli ubiorę ją. MC garderoba, losy i ubranie, okej. Może się nie ubierze tak. Aha, super, zmieniło się jej tylko kapcie, świetnie. Dobra, zmienimy ją, jak już wrócimy do domu. Także podejdź tutaj. I postaraj się porozmawiać z mamą, pogódźcie się, bo. Jak to, nie ma jej tu? Halo? Przecież przed chwilą się tu schowała. O, dobra, wyjdzie w takim wypadku. Nie można jej. Aha, przebierz się może jakiś normalny strój? No, dobra, okej. Widać, że nadal masz. Hej, mamo, hej. Popraw humor jej, popraw jej humor. Wiem, że obydwie macie jakieś, no. Jesteście bardzo smutne, bo no, straciłyście ważną dla was osobę, pocież po śmierci. Takie rzeczy trzeba się właśnie takimi rzeczami tutaj zająć, żeby właśnie naszą mamę pocieszyć, żeby ją, wiecie,
przekonać choć do po prostu do dobrej. Do dobrego po prostu. No. Do rozmowy o gotowaniu. Miejmy nadzieję, że się dogadacie i że właśnie twoja mama jakoś się no. Po prostu przekona do tego, no. O, zobaczcie. Widzicie, jest między nimi coś, co miejmy nadzieję, poskutkuje na dalszą przyszłość i uda nam się namówić mamę Emory właśnie. Wiem, że to będzie całkiem trudne. Pokoju na świecie zawsze nie, bo ona jest zła. Więc raczej nie. Wyrzeknij się zła, też raczej nie. Wiem, że ty jesteś dobra, ale twoja matka jest zła, więc zmienimy tą cechę, okej, ale później. Jak już uda nam się przejąć na nią kontrolę, można powiedzieć. Widzicie, ona się pod... Oj, coś tu się zadziało, że były ujemne znaczki, nie wiem dlaczego. No, co jest nie tak między wami, co? Nie, no, przyjemna rozmowa. Cały czas niby ten pasek się nie rusza. 36. Oj. Podobno, jeśli wampir nie chce się żywić pezą. Aha, super, ona. Obejmij ją, może. Emora, nie praw jej kazań, please. Bo to jest twoja matka, ty wiesz, że ona jest zaślepiona tym całą, można powiedzieć, propagandą wampirową i ty się jako jedna wyłamałaś, ale. Uda ci się, uda. No nie, mamo. Proszę. Wróć. Nieznośnie nużąca rozmowa, no proszę cię. Eleganckie przeprosiny, zrupo. Eleganckie przeprosiny, proszę. Wiem, że czasem może wam coś nie wyjść między wami, dziewczyny, ale naprawdę to jest ważne. Oj. Moja gra. Swobodna rozmowa, dobra. Schlebia jej. Pokaż zdjęcia. Będę takie robił raczej. Po prostu interakcje. Zdradź sekret. Takie. Jak to się nazywa? No nieważne. Dobra, porozmawiajcie sobie. Może wampirzom wiedzą to nie, bo to się może. Okaż podziw jej. Weź się później, obejmij ją. Później może. Pochwal strój, chociaż no. Nie wyglądasz zbyt dobrze, ale pochwal jej strój. Powoli. Co tam jeszcze muszę powiedzieć, żeby się spodobało? Poproszę o przemianę no. Podziel się pomysłami. O, ulubionymi piosenkarzami się pozachwycaj. Co tam jeszcze? Czym się ty możesz jeszcze pozachwycać z nią? Zrób wspólne zdjęcia. O, jest zaproś do prowadzenia się, ale jeszcze nie wiem, czy się zgodzi. Nie idź tam, ej. Stop. Pokaż zdjęcia. My wiemy, że to jest dla ciebie trudne. Nie, ona niech będzie miała chociaż, nie wiem, między sobą tak 60, żeby to poproszę wtedy o to całe przeprowadzenie się. Na razie jeszcze troszeczkę poczekajmy. Ale były fajne tutaj. Zapytaj o ulubionego autora, Vincent. Zdaje się, że ktoś zmarł. Że zmarł ktoś, kto był dla ciebie ważny. Przyjmuję wyrazy współczucia. Dzięki, ojcze, zmarłeś ty. Sims 4, po prostu super. Poznaj ją. Wiem, że znacie się przez całe życie, ale jednak wydobądź z niej jakieś to dobro. Należy ci się. I jej też. Popraw humor. O, może popraw humor da radę. Zrób wspólne zdjęcie, też było dobre. Zrób wspólne zdjęcie. Widzicie, nawet się śmieje. Naprawdę, to może odbudować ich relacje. Mam taką nadzieję. Schlebia je jeszcze raz. Podziel się pomysłami. Nie idź do tej trumny. Co za laska. Co to w ogóle masz z tą zabawą? Dobra. Ważne, że masz wszystko inne okej, niż zabawę. Ty się. Zadbaj o siebie i ty też zadbaj o siebie. Na razie. Zrzemnij się. Znowu. Są jaja, co tu się dzieje, kiedy ja staram się ją przekonać, ale. Ale no, takie jest życie. Dobra, poplotkuj z nią. Wyrzeknij się zła, to może niekoniecznie. Jak mówiłem już. Podziel się pomysłami.
Dobra, zaryzykuję to zaprosić do wprowadzenia się. Może się zgodzi. Fajnie by było, gdyby się zgodziła. Wiem, że simy raczej są twórcy są raczej otwarte na takie propozycje, jak na pierwszy pocałunek od razu, czy na zostanie chłopakiem, czy na przeprowadzkę. Tak, udało się. Dobrze, to przeprowadzamy ich i ja już zaraz do was wracam, jak one wrócą do Emory, do domu i zaczniemy przemianę. Mamy Emory w człowieka, także zaraz wracamy. Okej, mama Emory położyła się w ich łóżku. Ja tego nie kontrolowałem, ale ma wampirzą energię słabą, więc podejdźmy tutaj z Emorą i dajmy jej, udajmy, że dajemy jej to jako można powiedzieć, prezent jakiś, czy coś w tym stylu. Więc mamo Emory, wstawaj proszę. Wiem, że może ci się to na początku nie podobać i może to być jakiś postęp, ale no miejmy nadzieję, że mama Emory. No, co ty robisz, dziewczyno? Co ty? Ja wiem, wampirza energia i tak dalej. Nie, nie kładź się. Chodź, podejdź tutaj, proszę. Jesteś działaczką charytatywną. Teraz się tu ktoś po. Ty położyłaś się tu płakać? Dobra, trudno. Dajemy mamie Emory, czyli Hannie, właśnie tą. Może przebierz się w coś innego. Podczas tej interakcji. Przebierz się w to. I wypijemy, aby wyleczyć się z wampiryzmu. Miejmy nadzieję, że mama Emory przekonała się właśnie do. Do tego, że wampiryzm to nie jest najlepsza rzecz na świecie. O, to jest dobra. O, okej, dobra. Piękne zdjęcie. Hanna Muzuro pozostaje nieumarłe życie i ze sobą i nie jest już wampirzycą. Tak, świetnie. Tadam! Oto mamy Emory. Wow. Wow. Satysfakcja. No dobrze, dobra. Także mamy Emory. Ona wygląda tak. Ja oczywiście zrobię ją starszą. W ogóle ile pieniędzy oni nam dali. Matko Boska, co my z tą kasą zrobimy? Jakoś sobie ją usunę na następny odcinek, bo to jest troszeczkę przesada. Ja przerobię mamy Emory na następny odcinek, także. I też zmienię jej cechę jakoś. Czy mamy jakoś. Po pierwsze, zmienimy jej aspirację. Weźmy jej nową aspirację z może z coś z. Coś, może z przesiłką świata? Naturą? A może niech mama Emory będzie taką typową babcią i robi ogród? Dajmy jej niezależny botanik. Dobra, a więc po prostu na znak pojednania obejmij swoją mamę, która jest już człowiekiem. I nawet jeśli straciła męża, to uznajmy, no, że uznajmy to za znak pojednania i nie wiem, obejście sobie wszyscy może razem film czy coś. Nie, dzisiaj tak jest sobota, także oglądaj film sobie z. Może przygody w symulatorze rakiety z Emora Sophie i dołączy do was Hanna tutaj. Bo ona ma jakieś tutaj najwidoczniej jakoś nie da rady. Dobra, dołącz tu do nich, dołącz. Nawet jeśli nie chcesz oglądać film, to możesz porozmawiać sobie z nimi. Także mamy Emory jeszcze wygląda mrocznie, ale nie bójcie się, to zrobię z niej taką laskę, nawet jak będzie, wiecie, już emerytką, w sensie starcem, że będzie śliczna. Chociaż tak naprawdę rysy twarzy ma spoko, tylko ta skóra taka lekko wampirza. Ale nie bójcie się, ja się tym zajmę i naprawdę będzie wyglądać dobrze. I miejmy nadzieję, że wykorzysta to swoje życie właśnie tutaj z rodziną, z córką, z wnuczką i tak dalej. No to tu sobie usiąść w takim wypadku. Czemu nie możesz? A no dobra, nieważne. To poproś o radę, narzekaj na problem, trochę sobie ponarzekajcie, tak po polsku to zrobimy. Porozmawiajcie sobie, bo właśnie taki jest ten. Tak jest właśnie tego sens. Tego wszystkiego tutaj. Pociesz po śmierci i tak dalej. Porozmawiajcie sobie. Przez ten czas, jeśli możecie. Aby wam się udało. Coś tutaj się ona zacięła, ale w ogóle każdy jest smutny. Ten odcinek jest taki depresyjny po tym poprzednim ze śmiercią i tym nieudanym ślubem, ale w każdym wypadku, jak widzicie, tutaj oni teraz są w końcu szczęśliwą rodziną, nawet jeśli Emora i Adri. Alan właśnie nie mają ślubu, to miejmy nadzieję, że zrobimy go jednym z następnych odcinków. Trzymamy kciuki. I że uda się wszystko i że będą mieć małe dziecko, mama Emory będzie super babcią i tak dalej, będzie pomagać, może pójdzie na emeryturę i będzie właśnie pomagać Emorze i Alanowi w tym wszystkim. I to by było super, to by było takie przyjemne bardzo i fajne, także jeszcze pokażemy zaraz jej pokój, taki naprawdę jest taki trochę hotelowy i bardzo pusty, ale no. Bo
uznajmy, że nie mieliśmy pomysłu na to, ale w każdym razie ma swój pokój, także zaraz obok malutkiej, także malutka może przyjść do niej i w ogóle to jest strasznie, 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 strasznie bardzo, bardzo co? Bardzo wprowadzające nową, jakby nową historię do tego, bo ja nawet ja się nie spodziewałem, że mama od tak jakby Emory będzie teraz mieszkać z nimi i nie będzie wampirem. No, przecież oni byli bardzo przeciwko temu, co robi ich córka, także, ale jak widać, śmierć ukochanej osoby, no jednak jakoś się złamała, także. Nie wiem, może nawet mamie Emory jeszcze znajdziemy jakiegoś kurde chłopaka. W ogóle tutaj mama Emory nie ma jej męża znajomych, nie wiem dlaczego. A w ogóle nie zna Alana, no cóż. Ale jak to widzicie, została wdową i jest w żałobie, ale ma tutaj dużo też pozytywnych nastrojników, w tym, że się przemieniła z wampira i tak dalej, także jest szczęśliwa, jak widać. Głębokie więzy tutaj sobie zrobiły z Emorą i tak dalej, także jest coraz lepiej. Wszystko się im z czasem zaczyna układać, więc... Więc ja jestem też szczęśliwy, a w ogóle tak właśnie może jeszcze o niej sobie zjem taki razem obiad, tak w ogóle, bo Emora niech przygotuje coś dobrego. Bo mama jakby Emor nigdy nie jadła jedzenia dla ludzi, więc to może być czymś, jakimś ciekawym doświadczeniem dla niej, także może zrobimy spaghetti na przyjęcie, także każdy sobie tutaj zje, mamy taki duży stół, całkiem okrągły, więc każdy będzie miał szansę na zjedzenie, także właśnie wszystko się zaczyna powoli układać, jestem szczęśliwy, mam nadzieję, że wam się też podoba to, co się teraz tutaj dzieje. I jeszcze jedynie zostało nam do przemiany Sophie, ale czy Sophie nie będzie, można powiedzieć, za babcią? Nie będzie właśnie się jej podobał ten wampiryzm, to, że jest właśnie inna od swoich rówieśników i tak dalej? Czy nie będzie zbudowaną nastolatką? Ja tego nie wiem, więc jestem sam ciekawy, jak to wszystko przeminie. Także w ogóle weźcie sobie, znasz to swoje łóżko, że przyjmij na własność i to jest twoje łóżko. Więc ty możesz sobie się tam wypłakiwać w tym łóżku. Nie, a nie chodzić do góry do nich. To jest twój pokój, twoje łóżko, tu masz swoje właśnie swoje kredki, o które możesz tutaj się sobie dbać. A nie, tam będziesz po ich pokojach chodzić, także jeszcze się będę właśnie zastanawiał nad tym domem powoli, będę coś tam sobie próbował robić poza odcinkami i zobaczę, czy mi się uda, jak nie, to może pobiorę coś z galerii, tylko przerobię to tak, że tak naprawdę, no, oczywiście na mój styl. Śmiej się szaleńczo. Tak, wiemy, że masz no całkiem dziwne cechy, ale tym się też zajmę. Nie bójcie się. Dobra, Emora, jak tam twoje jedzonko? Zaraz będzie, tak zaprosimy, ale... No i po co mi tu jecie? Przecież ja nie kazałem. Nie jedz ciastków. Przecież zaraz będzie obiad, dziewczyno, i ty też nie jedz. Ach, nie słuchacie mnie. Mama wam robi obiad, a wy... A, nienormalni jesteście. Kurde, tylko, a spaghetti jest wegetariański chyba, nie? Powiedzmy, że nie ma w nim mięsa, przecież zapomniałem, że on jest wegetarianinem. A ty co? Ty sobie wodę wziąłeś, dobra. Czy to jest bezpieczne dla wegetarian? Jest, dobrze. Także wszyscy, zapraszam. Emura. Aha, jeszcze nie może... Nic mi nie jedzcie. Siadać wszyscy tutaj. Kładę tu spaghetti. Ty już masz porcję, ty weź porcję. Ty też weź porcję i ty też weź porcję, bo dla ciebie to będzie nowe doświadczenie. Więc wszyscy sobie ładnie zjedzcie, jako prawdziwa, porządna rodzinka. Miejmy nadzieję, że wam się uda wszystko i wszyscy zjecie i sobie będziecie rozmawiać przy obiedzie. Więc... Porozmawiajcie sobie, w ogóle babcia wygląda jeszcze... Miejmy nadzieję, że jej smakuje, bo jest kurde wyśmienitej jakości, więc Emora się postarała. Ale to na razie chowam do lodówki jeszcze. Więc wszyscy sobie tam porozmawiajcie przez ten czas. Wiem, że jesteście wszyscy smutni, ale... Zadeklaruj ulubiony gatunek filmowy. Akcja, what? Okej, okay, zrób to. Udziel cennej lekcji, porozmawiajcie sobie przez tą chwilę. Jak widzicie, tutaj już dziewczyny niedługo nie będą takie smutne. Zostało im 22 godziny, więc jeszcze następny odcinek już przestaną być smutne i będziemy mogli... Ale spokojnie, nie kłóćcie się, dziewczyny. I będziemy mogli planować właśnie wesele. Także wow! I już takie wesele, na którym nikt nie umrze, miejmy nadzieję, już nie zaproszę wampirów i może zrobimy jakieś takie cichsze wesele, bo wątpię, że teraz będą... Wtedy wiecie, chcieli wesele nie tak bardzo huczne, a teraz to nie wiem, może po prostu zrobimy taki obiad i tyle z wesela będzie. No bo nie będą mieli raczej z tych swoich pierwszych podrygów dobrych wspomnień. Ale miejmy nadzieję, że to wszystko się odwróci właśnie na szczęście dla nich. Kto tutaj przyszedł w ogóle? A, Paolo.
nieważne. Także miejmy nadzieję, że to się odwróci właśnie dla nich na szczęście po to wszystko, co przeżyli i miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Ale dobra, bo już mamy 20 w Simsach, przeżyliśmy całkiem sporo dzisiaj, także ja wam dziękuję za oglądanie. Ja teraz zabieram się do czego? Do zmienienia mamy Emory, także może dam wam jakieś zdjęcie na końcu, jak tam wyszła, a jeśli nie zapomnę, a może nie. Dobrze, także dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Na dole już macie rozpiski odcinków, bo ten odcinek jest pierwszym w tygodniu, także będziecie wiedzieli, co i jak się będzie do końca tego tygodnia działo. Zapraszam was też na Snapchata, Facebooka, Instagrama i wszędzie, gdzie możecie mnie znaleźć. Zapraszam was też na kanał Oli, która właśnie ma swoją serię Sekretne Dziecko, nową na swoim kanale. Także zapraszam was na ten kanał, dziękuję wam za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie do mnie, piszcie komentarze. Także dziękuję, do zobaczenia i cześć!